Ja mu wtedy mówię: Tusk, mein Freunde, słuchaj, Unia Europejska większa być musi. I tak mu powiedziałem. Dzień dobry, szalom, salam alejkum, jak to mawiają w obecnych Niemczech. Dzisiaj temat przewodni to ekspansja, w sensie zapraszanie kolejnych żbiczków do naszego przyjacielskiego sojuszu, miłością, szczęściem i totalenkriegiem, jak się nie będą chcieli sami podporządkować, no bo my wiemy, co dla nich jest dobre, a oni nie wiedzą, co jest dla nich dobre, ale ja wiem, co jest dobre dla nas, czyli łapek w górę i soczysty komentarz. Jakim ja jestem dzbanem z tą inflacją, że ja zapomniałem o tej zacieszonej mordce. Jak ja widzę tego człowieka, to normalnie już wiem, że będę miał super dzień. Normalnie wstaję rano, otwieram oczy i pierwsze, co widzę po otwarciu, to wielki portret Gaplińskiego na ścianie. I ten zaciesz. Zaciesz i ja wiem, że będzie dobrze i że dzień będzie dobry i wszystko będzie dobrze. No zobaczcie, chłop oddaje nam stabilkę. No, paradoks zabiera stabilkę, a pan tutaj nam daje. No, no widzicie? Nie, no to jest cudmiot malinka, no. Normalnie drugi Makłowicz. Ciężarówek brakuje. No ja bym chciał te ciężarówki produkować, ale trzeba by je najpierw wybadać. Wszyscy jesteśmy bohaterami Unii Europejskiej. Jak był ten order bohaterów Związku Radzieckiego, czekam, aż będzie order bohaterów Unii Europejskiej. I też takie wiecie, wymowne, te takie... Taki styl, taki wiecie, socjalizmu, towarzysze pracy, wspólnie boostujmy walutę euro. Jezus. Ej, ale to było piękne. No. Luksemburg z chęcią dołączył do Unii Europejskiej. Irlandia z chęcią dołączyła do Unii Europejskiej. Dania. Argentyna nałożyła embargo na Niemcy. Jezus, Adi się w grobie przewraca. Z chęcią dołączyła do Unii Europejskiej. Litwa z chęcią dołączyła do Unii Europejskiej. Dobra, chciałem zrobić tak, że każdy kraj po kolei będę mówił i ten i pomontuję, ale jak zdałem sobie sprawę, ile to jest montowanie, to mi się nie chce. Wyobraźcie sobie, że każdy kraj po kolei wymieniam i potem mówię, że z chęcią dołączył do Unii Europejskiej. Badums, mamy ładne przejścia i w ogóle wszystko fajnie. Bo chciałem wam pokazać, że możemy ze Szkocji zrobić protektorat. To powinien być teraz nasz protektorat i jest nasz protektorat. Dzień dobry, witam. W ogóle shalom my lady, Nikola Strauksen. Okej? Okay? Ale nie, bo bardziej bawi mnie ta flota. Ojej, Schleswig-Holstein jest uszkodzony. Jezus, jaka piękna flota. Jaka piękna. Ej, brakuje nam jednego lotniskowca, to będziemy mieli dwa operacyjne taski. Dobrze. Very good. Sehr gut. Ej, Płotka nam dorosła. Pamiętacie, jak ona miała statystyki tam 1, 2, coś tam, minus 3 i 7, 4, 5? No to powoli Płotka, znaczy Płotka, przepraszam konia. Kasztanka powoli nam dorasta. Ostatni z północnych krajów, który chce przystąpić do... Wolfenstein New Order, Unia Europejska, The New Order. Ostatni kraj, który chce przystąpić do... Z tych północnych krajów, który chce przystąpić do Unii Europejskiej, to Finlandia, która jest gwarantowana... Zapomniałem o tym. Zapomniałem, dopiero teraz kliknąłem. Gwarantowana przez Czechosłowację, także no... Panowie, że tak powiem... przyspieszyliście swoją akcesję do Unii Europejskiej. Zostaniecie przyłączeni do Unii Europejskiej w trybie pilnym. Tyle mogę wam powiedzieć. Tak. I przy okazji zrobię nawet teraz, żebyście z tych swoich śmiesznych fortów zeszli. Variant und Dung Wolfenstein. O, a wojna w Japonii miał być taki ładny ten, że zając śpiewa się gibie w tle Wolfenstein, a to Finlandia, Czechosłowacja właśnie podpisują akt przystąpienia do Unii Europejskiej. Ciężko robić tą ekspansję Unii Europejskiej. Naprawdę męczące jest to podpisywanie papierków, że się zgadzają przyłączyć. Czy ja tam widziałem Bebiciego? Nie, Bebici! Bebici! No niestety, ale musimy cię wchłonąć. Nasi ministrowie propagandy w Unii Europejskiej postanowili, że wyjątkowa produkcja filmowa Dzień Poświęcenia podniosły obraz o silnym zabarwieniu patriotycznym będzie wyświetlany w całym kraju. Arcydzieło. Jezus, jakie to jest piękne. W sumie z tym atakiem na Grecję to tak trochę jakby Niemcy przyszli swoje po spłatę swoich pożyczek. Wiecie, takie śmieszki. Dobra, nieważne, nie mało śmieszne. Putinowi chyba Nord Stream się nie podoba, bo zerwali pakt na agresji. Chyba coś mu się tam nie spodobało, no cóż, życie. W ogóle nie wiem, co się dzieje. A, bo Cejrowski jest w Ekwadorze. Ja co chwilę dostaję powiadomienie o tym, że neutralny Ekwador kogoś zaatakował i tak minie. O co chodzi z tym Ekwadorem? To on ma drzewko?
Ojej, nie, dobra, idziemy w pana, boże, chciałem powiedzieć Makowicza, pana Cejrowskiego. Przybysz z Polski. Przybysz z Polski, o Jezus. Panie Benito, ja nie chcę, ale ja muszę pana zaprosić do tej Unii Europejskiej. Ja nie chcę, ale muszę. Rząd radziecki żąda oddania Karelii. Oficjele państwa Związku Radzieckiego chcą dokonać zmian terytorialnych naszym kosztem. Argumentuje to bezpieczeństwem miasta Leningrad. Mielibyśmy zrzec się Karelii, my. A sądząc po nagromadzeniu wojsk radzieckich na granicy, odmowa nie wchodzi w grę. Co mamy zrobić? Generalnie powiedziałbym, żeby poszli tam, gdzie zające zimują, ale w drzewku mamy jakieś czary-mary hokus-pokus ze Związkiem Radzieckim, także na razie udawajmy, że jest fajnie i spoko, dobra, oddajmy im tą Karelię, ale tylko na chwilę, bo żeby przetestować drzewko. Normalnie to bym im wklepał, nie? Normalnie byśmy im poszli, elu, mordo, wklepał, nie macie, nie? A tak to dla testów. Dla testów, także macie tą Karelię, musimy się zgodzić i tak dalej i w ogóle. Finlandia przyjmuje radzieckie żądania. No tak, no powiedzmy, jak będzie Finlandia. Usunięto Babiciego. No pani Bebici, no obiecujemy panu jakąś fajną ciepłą posadkę, jak już powstanie Unia Europejska. Pan się nie przyjmuje. Zostaniesz pan ministrem pizzy hawajskiej czy coś. He, śmieszki, bo wiecie, Włochy, pizza hawajska z ananasem, he, śmieszki. Ciekawe, czy Bebici lubił pizzę z hawajską. Aby czy w ogóle wiedział, że coś takiego jest. Albo jakby wiedział, to co by powiedział na jej temat. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? A? Okej, okay, nie wiem co się odpaliło, bo były eventy o tych Włochach, ale nie zdążyły się do końca odpalić. Aha, oni zajęli południowe Włochy. Zajmijmy wszystko i ja nie wiem, czy nie będziemy musieli ich ręcznie zaatakować, bo... Regno del Sud to jest... okupowane ziemie włoskie. Kim ty jesteś? To jest... nasz papet. Każmy terytorium, zatrzymajmy okupowane ziemie. Bo my potrzebujemy wszystkiego. W ogóle jakieś królestwo na pletu się wytworzyło. Obojga Sycylii, czy jak tam zwał, jak zwał. Szwajcaria może nam pomóc w handlu złotem. To szwajcarski handel złotem, to zapełnia fabryki. Trudno powiedzieć, po której się opowiedzą. Nie no, dawaj. Dawaj, handeli. Nie będziemy już wchodzić w szczegóły, ale wiecie, Szwajcaria, druga wojna światowa, panowie z wąsikami i takimi wiatraczkami, złoto, szwajcarskie banki, współczesne szwajcarskie banki, w sumie niczym się nie różnią od tamtych banków, ale złoto się kręci. W sumie teraz pieniążek bardziej jakiś. I niestety jest drobny problem, bo posiadamy wszystkie kraje, które powinny być częścią Unii Europejskiej, z wyjątkiem oczywiście Bebiciego. Bebici, jak to ten jeden chłopaczek w klasie, zawsze sprawia problemy, znaczy sprawia problemy i teraz też sprawia problemy, tylko że akurat już Bebiciego tam nie ma, a jest Wiktora Emanuelo III. Niestety to jest nasz papet i zanim ja go bym zaanektował, to by minęły lata, dlatego uwaga, Zając będzie używał konsolki na serii YouTube'owej. Także uwaga, macie dowód, Zając używa konsolki. Tadam! Nagle Włochy postanowiły dołączyć i teraz możemy... Bo wiecie, my musiały tam im sprzęt wysyłać, potem ich anektować, za dużo klikania, nie chce mi się. Utworzenie Unii Europejskiej. Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia powstała na mocy podpisania traktatu Danzyś jako efekt krótkotrwałego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu wojennego i ograniczyły się do dwóch państw, Niemiec i Polski. Nie ma ani słowem... Znaczy nie ma ani słowa o tym, że ktoś tam była jakaś wojna, ktoś zginął podczas tworzenia tej Unii Europejskiej. Wszyscy od razu się zgodzili. Pomysł potężnej... władczej Angeli Merkel, jakiegoś przydupasa z Polski, już zapomnianego, ktoś tam był, jakiś Fur Deutschland krzyczał, nieważne, kogo nie było, on tam tylko jakiś epizod mały miał. To się liczy. O, embargo. Możemy zwiększyć wolumen handlu złotem przez giełdę szwajcarską. Pokażali, że są głodni zaufania. Ty, no co jest, bo to jest to nowe drzewko, ja Szwajcarią w życiu nie grałem tą nową. Szwajcarski handel złotem, no, nie wiecie, jakby to była normalna seria i to, zakładam, dla Niemiec jest przygotowane, to minus 3 consumer goodsów dla Niemiec, limit wydajności produkcji, szybkość rozwoju plus 2, to są mega fajne rzeczy. A za... co jest? Ja tak chwalę tych Szwajcarów, a tu nasze cywilne, ich fabryki będą napędzać naszą machinę wojenną. Fabryki do konsumpcyjnych, limit wydajności. Ej, czekajcie, muszę to przeczytać. Mimo swojej historycznej neutralności chce zawrzeć z nami, naszym krajem umowę handlową. Dąży do sojuszu z nami albo bardziej. No w sumie Szwajcaria jest w Schengen, w sensie w wolnym handlu i tak dalej. W Unii nie jest, ale jest... Handeli się liczy, nie? Mimo wszystko możemy korzystać ich potencjał przemysłowy i dogodne położenie geograficzne. Szwajcarzy, nasze sektory cywilne, minus 5 tempo budowy... Nie no, oczywiście, że to ich fabryki będą napędzać naszą machinę wojenną. Zapraszamy. Import produktów wojskowych ze Szwajcarii, szwajcarski handel złotem. Wow.
Nie no, pięknie. Pięknie, po prostu pięknie. Zjednoczenie Europy to jest zdjęcie z utworzenia Cesarstwa Niemieckiego, nie? Jest to, dobrze kojarzę. Niemcy podbijają najważniejsze, jednoczą najważniejsze mocarstwa kontynentu. Brakuje Chorwacji w sumie, no bo to jest część Jugosławii, ale niech tam Tito sobie rządzi. Ciekawe, czy im to się uda, no jeśli... O, jest. Ej, no pięknie, ej, pamiętacie kiedyś na Cold Warze jakimś robiliśmy, że pewien wąsacz wrócił i też stworzył Unię Europejską? Pamiętacie to? Piękne czasy. Szkoda, że Merkel nie dostała jakiegoś fajnego kapelutka czy czegoś. Niemcy podbijają najważniejsze mocarstwa kontynentu europejskiego i po raz pierwszy nadarza się okazja do zrealizowania marzeń o zjednoczonej Europie. Przyróżni eksperci prawdopodobnie Ej, to nie jest podstawki hoja, nigdy w hoju też nie robiłem tego. Unii, więc nie wiem, czy to nie jest event jakiś taki, po prostu brzmi hojowo. Sytuację, zapobieżenie kolejnemu konfliktowi w Europie. No podbij wszystkich, to nie będzie konfliktu. Ponadto rząd, pragnąc stworzyć na zewnątrz pozory kraj dla wszystkich Europejczyków, w imponującym tempie wprowadza reformy na poziomie krajowym i lokalnym. Jedną z nich jest ogłoszona dzisiaj zmiana nazwy kraju na Unia Europejska, by był dołem dla wszystkich Europejczyków. Nie no, ale kolor ładny taki, kolor musi się ładnie powiedzieć. Jezus, ej, no w sumie... Ja mogłem w czymś takim żyć, jakby stolica była w Warszawie. To Brukseli stolicę przenieśli! O, wy imperialiści jedni. Dobra, i teraz mamy albo czerwoną panią Merkel, towarzysz Merkel, albo Kaiserin Merkel. Lecimy w prawo, bo to jest jeszcze wojna ze Związkiem Radzieckim, żeby Sera nie przymulała. Kaiserin Merkel. Ale się tam rozśpiewali w tym. O Jezus. Ty, a jak to ma prawa autorskie? Dobra, kończymy. Łapie górę, co czysty komentarz, widzimy się jutro. Elo, Benz.